słuchacze, moi drodzy, witam was serdecznie na portalu widotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj zapraszam was na recenzję karty graficznej. Będzie to konstrukcja nie byle jaka, bo Gigabyte Windforce 3, natomiast jeszcze lepiej. To jest nowy Radeon R9 270X. Kilka słów o karcie, a potem testy. Zapraszam. R9 270X od Gigabyte'a, z chłodzeniem oczywiście Windforce z trzema wentylatorami. To konstrukcja podkręcona. Zegary procesora graficznego zostały tutaj ustawione na 1100 MHz, natomiast pamięci, taktowanie fizyczne to 1400 MHz. Co do ilości jednostek cieniujących, tutaj producent zastosował 1280 shaderów. Sama ilość pamięci to jest 2 GB, 3x256-bitowa. Karta ta, można powiedzieć, pod tym względem bardzo przypomina GTX 760. To jest mniej więcej ta sama półka wydajnościowa, natomiast nie cenowa, natomiast o tym kilka słów w podsumowaniu. Karta wykonana oczywiście w procesie 28-nanometrowym. Jest konstrukcją dosyć dużą, muszę przyznać, ponieważ też PCB karty jest przedłużone dodatkowo przez układ chłodzenia. Natomiast zwróćcie uwagę, że w porównaniu do na przykład wcześniej testowanych kart, tu jeszcze mamy dodatkowy jeden element plastikowy, który nam całość z jednej strony zabezpiecza, a z drugiej strony sprawia, że bryła karty jest bardziej jednolita. Długość całkowita tej konstrukcji od końca chłodzenia do śledzia to 28,5 cm. Karta zajmuje tradycyjnie w naszej obudowie, na naszej płycie głównej, dwa sloty. No i dobrze jest, żeby ten trzeci slot również był wolny. Co do podpięcia do zasilania, no to tutaj standardowo dwa podpięcia 6-pinowe. Tej karcie wystarczają. Zalecany przez nas zasilacz to jednostka minimum 500 W, natomiast zalecam 550 W. Mówię oczywiście tu o dobrym zasilaczu. PCB karty czarne, błyszczące. Mamy również jeden mostek Crossfire i oczywiście podpięcie karty PCI Express razy 16 w standardzie 3.0 do naszej płyty głównej. Co do wyposażenia w porty, no to tutaj mamy standardzik, czyli pełnowymiarowy display, port HDMI oraz dwa złącza DVI. Na samym śledziu również mamy niewielki wylot ciepłego powietrza na zewnątrz. Układ chłodzenia składa się z trzech segmentów. Jeden centralny radiator chłodzi dodatkowo nam pamięci. Przez całą kartę przebiegam dodatkowo rurki cieplne. Myślę, że możecie to zobaczyć. Dwa skrajne radiatory są tutaj delikatnie lżejsze, że tak powiem. Natomiast chłodzona jest również sekcja zasilania karty i to dosyć dobrze widać, oczywiście aluminiowym radiatorem. Tak więc ten trzysegmentowy element razem z rurkami cieplnymi, schładzany dodatkowo trzema wentylatorami, tutaj całkiem dobrze sprawdza się w praktyce. Jak się sprawdza? Zapraszam na testy. Nasze testy tradycyjnie rozpoczniemy oczywiście od pomiaru temperatury dla karty nieobciążanej. Sprawdzimy sobie, ile prądu pobiera cała platforma, również nieobciążana. No i zobaczymy, jak głośny jest układ chłodzenia na naszej karcie graficznej, chciałem powiedzieć, na naszym Radeonie, a to już nie są Radeony. Tak więc ja zatrzymuję sobie ostatnie z wentylatorów na procesorze i na początek może rzućmy oko na temperatury. W tym momencie temperatura aktualna karty to 33 stopnie Celsjusza, natomiast jak widzicie, ona spada do 32 i 32 stopnie to jest temperatura minimalna. Przy takich ustawieniach wentylatory pracują przy prędkości niecałych 1700 obrotów na minutę i to stanowi około 35% ich maksymalnej prędkości. Co do tego, ile prądu pobiera platforma, to teraz nam jakieś skoki się pojawiają nawet do 130. Poczekamy chwilę, ponieważ ona spada tutaj bez problemu na nawet 90 kilka wat. Tak więc zaraz sobie to zobaczymy jeszcze raz, może ten jakiś proces się otwiera, nie wiem, zobaczymy. Natomiast posłuchajmy teraz, jak głośny jest układ chłodzenia. No i oczywiście wszystkie wentylatory w obudowie powyłączane, także ja się wyciszam. decybela to była ta wartość najniższa, tak więc teraz rzućmy jeszcze okiem na watomierz. No i proszę, tak jak mówiłem, 97, to jest mniej więcej wartość minimalna, to która Wam się tam pojawiła, czyli te około 97 W, teraz też przed chwilą coś tam było. I taką wartość sobie zapisujemy. Ja teraz włączam FureMark pełnoekranowo, który obciąży nam kartę graficzną, samą kartę graficzną i sprawdzimy sobie głośność jej pracy oraz oczywiście temperatury.
Nasza karta graficzna jest na tyle długo obciążana, że temperatury już są unormowane. Na początek zobaczmy, jak głośny jest układ chłodzenia. Myślę, że słyszycie, że już jest głośniej, a teraz zobaczcie jeszcze, czy jest głośniej, ile jest głośniej. dB do tych wartości mniej więcej spada najniżej. Teraz jeszcze tylko szybki rzut oka na wskazania wattomierza. Natomiast te 322 W to jest pobór prądu, ale tylko przy obciążonej karcie graficznej. Teraz zobaczmy temperaturę. I moi drodzy, czekajcie, tak stanę, żeby było lepiej widać. Jak widzicie, temperatura maksymalna karty to 72 stopnie. Przy temperaturze otoczenia ciut ponad 23 stopni. Jeżeli chodzi o prędkości obrotowe wentylatorów, to tutaj te dochodziły do ciut ponad 3000 obrotów, co stanowiło 70% ich prędkości maksymalnej. Ja teraz włączam program Prime95, włączam z powrotem PureMark, obciążymy sobie całą platformę i sprawdzimy, ile prądu będzie taka jednostka pobierała. Moi drodzy, w tym momencie komputer jest obciążany programem PureMark oraz programem Prime. Jak widzicie, chwilowy pobór to jest ponad 470 W, natomiast zobaczmy jeszcze wartość maksymalną. 478 W, czyli bym powiedział, że nawet całkiem energooszczędnie. W tym momencie również już tradycyjnie zaczynamy sobie testy praktyczne. Na początek idą testy syntetyczne, czyli 3D-Mark, ten test FireStrike, a następnie 3D-Mark 11, potem oczywiście również gry. Zapraszam.
Naszych testów i oczywiście całej recenzji R9270X od Gigabyte'a, a jest o czym mówić, postaram się to w miarę rozsądnie streścić. Zacznę od temperatur i tutaj na dużą pochwałę zasługuje chłodzenie WindForce od Gigabyte'a. Temperatury na tej karcie są naprawdę przyzwoite, 72 stopnie podczas obciążania, to jest wynik jak najbardziej dobry. Niestety, ale jest to okupione troszeczkę gorszą pracą układu chłodzącego, jednak zwróćcie też uwagę na jeden fakt, my przy wszystkich kartach, to się oczywiście dotyczy wszystkich kart, wykonujemy testy, które non-stop obciążają kartę graficzną praktycznie na 100%, co w realnym użytkowaniu, nawet podczas gry wymagające tytuły, nie zawsze się zdarza. Oczywiście są takie przypadki, że tą kartę też przez ileś tam czasu prawie że non-stop obciążacie maksymalnie, natomiast w praktyce karta jest cichsza, i też ma też delikatnie niższe temperatury, tak więc to są wartości praktycznie maksymalne tej karty i pokazują, jak sprawny jest to układ chłodzący. Co do poboru prądu, to tutaj moim zdaniem konstrukcja od Gigabyte'a również zasługuje na pochwałę, ponieważ 470 W na kartę graficzną, która może rywalizować 760 GTX 760 oczywiście, to naprawdę jest niedużo, dlatego ten zalecany zasilacz 550 W to jest naprawdę takie rozsądne wyjście w przypadku nawet podkręconego procesora z tą kartą i to dosyć prądożernych konstrukcji AMD. Co do wydajności, czyli przechodzimy właśnie do sedna sprawy, no to tutaj tak, wisienkę na torcie zostawię na koniec, natomiast zwróćcie uwagę, że ta karta tutaj bez problemu rywalizuje z GTX 760 od NVIDII i również z tymi konstrukcjami niereferencyjnymi, również podkręconymi. To oczywiście też jest karta podkręcona. Moi drodzy, i ta wisienka na torcie, na koniec cena, sprawdzałem ją dwukrotnie, bo nie wierzyłem własnym oczom, ale faktycznie ta karta dostępna jest w cenie poniżej 800 zł, kiedy takie samo rozwiązanie, z tym, że od NVIDII GTX 760 również z chłodzeniem WindForce
X3 od Gigabyte'a kosztuje ponad 1000 zł. Macie dużą, naprawdę dużą różnicę w cenie, a praktycznie żadną różnicę w wydajności. Także jeżeli ja bym miał dla siebie składać komputer, to na pewno byłaby to karta, którą brałbym pod uwagę i gdybym miał środki, żeby na nią po prostu dołożyć, to myślę, że bym się na tą kartę po prostu na chwilę obecną zdecydował, ponieważ karta ma dobre temperatury, jest wydajna, stosunkowo niedroga. No jedynie do czego można się przyczepić, no to troszeczkę do tej głośności pracy. Natomiast zobaczymy, jaka będzie niebawem odpowiedź NVIDII. Ja również testuję obecnie GTX 760 właśnie z chłodzeniem InForce 3. Będziecie mieli bezpośrednie już niebawem porównanie do tej jednostki, a potem jeszcze będzie jedna karta od Gigabyte'a 280X, R9 oczywiście. Także będzie cały przekrój przez te najważniejsze karty tego producenta. Moi drodzy, ta karta oczywiście również zasługuje tutaj na pełną naszą ocenę i wyróżnienie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych filmów.